Kryminatorium. Dziś przeniesiemy się do Szczecina i opowiem wam o jednej z najgłośniejszych i jednej z najciekawszych spraw kryminalnych z tego regionu. Wybrałem to miasto nie bez powodu. Do HBO Max trafia właśnie nowy serial kryminalny pod tytułem Odwilż, którego akcja rozgrywa się właśnie w Szczecinie. Mroczne i klimatyczne obrazy z tego portowego miasta zainspirowały mnie, aby poszukać tam jakiejś prawdziwej historii, z którą mógłbym się z wami podzielić. I tak padło na sprawę z 1983 roku. W jednym z mieszkań szczecińskiej kamienicy odnaleziono ciało 26-letniej Barbary. Milicja początkowo sądziła, że do zabójstwa doszło z powodów politycznych. Na ciele zmarłej kobiety sprawca umieścił tajemniczy napis, który mógł wskazywać na to, że była to zemsta na konfidencie. Zanim jednak przejdziemy do tej historii, jeszcze jeden ważny komunikat. Poza serialem Odwilż w HBO Max, premierę ma także cykl podcastów o tym samym tytule, dostępny w aplikacji Empik Go. To 6-odcinkowa seria, w której razem z Justyną Mazur wprowadzamy was w fabułę serialowej produkcji oraz analizujemy decyzje podjęte przez filmowych bohaterów. W każdym odcinku nie zabraknie także fachowej wiedzy z zakresu m.in. kryminalistyki i psychologii. Usłyszycie tam ekspertów, którzy wprowadzą nas w tajniki swojej pracy. A z kodem MARCIN osoby, które nie skorzystały do tej pory z Empik Go, otrzymają 30 dni w aplikacji za darmo. Informacje o tym, jak wykorzystać kod, znajdziecie w opisie tego odcinka. Premiera serialu Odwilż w HBO Max i serii podcastów o tym samym tytule w aplikacji Empik Go już 1 kwietnia. Zachęcam do obejrzenia i do odsłuchu. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W późny środowy wieczór 12 stycznia 83 roku dyżurny Komendy Miejskiej Milicji w Szczecinie odebrał najtragiczniejsze tamtego dnia zgłoszenie. Jedna z mieszkanek kamienicy przy ulicy Gorkiego 32 alarmowała, że u jej sąsiadki, która mieszkała pod trzynastką, ulatnia się gaz. Ten charakterystyczny zapach unosił się po całej klatce schodowej. Kobieta pukała do drzwi, ale nikt jej nie otworzył. Odniosła wrażenie, że za zamkniętymi na klucz drzwiami usłyszała ciche pojękiwanie. Może był to stłumiony płacz dziecka? Tego akurat sąsiadka nie była pewna. Wyciek gazu stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców całej kamienicy. W każdej chwili mogło przecież dojść do wybuchu. Dlatego dyżurny milicjant zgłoszenie potraktował bardzo poważnie. Na miejsce zaraz wysłano dwóch mundurowych. Po przybyciu pod wskazany adres, w pierwszej kolejności milicjanci zakręcili główny zawór gazu w budynku. Później skierowali się pod trzynastkę. Walili w drzwi, ale odpowiedziała im tylko głucha cisza. Nie było czasu do namysłu, więc od razu wyważyli drzwi do tego mieszkania. Następnie, zakrywając nosy i usta, ostrożnie weszli do środka. Wewnątrz panowała ciemność, tylko w niewielkim stopniu rozjaśniona światłem ulicznych latarni. Gaz rzeczywiście było czuć w całym mieszkaniu. Milicjanci weszli do kuchni i zakręcili wszystkie 4 palniki kuchenki gazowej. Następnie otworzyli okna, aby to mieszkanie trochę przewietrzyć. Zgasili też płomień, który palił się w bojlerze w łazience. Dopiero po kilku chwilach dostrzegli, że na podłodze w dużym pokoju leży związane dziecko. Choć 11-latek wciąż dawał znaki życia, był nieprzytomny. Wezwano pogotowie ratunkowe. Chłopiec natychmiast został oswobodzony i wyniesiony przez jednego z milicjantów na klatkę schodową. Drugi milicjant w tym czasie przeczesywał mieszkanie w poszukiwaniu matki dziecka i znalazł ją na tapczanie. Była zupełnie naga i przykryta do pasa kołdrą. Sprawdził jej oddech i tętno. Kobieta była jednak martwa. W pierwszej chwili milicjanci sądzili, że w tym mieszkaniu doszło do rozszerzonego samobójstwa.
że to matka związała własnego syna, a potem odkręciła gaz, aby chłopiec nie mógł go zakręcić. Jednak później, gdy milicjanci zapalili światło w pomieszczeniu, ich oczom ukazał się makabryczny widok, który potencjalne samobójstwo zmienił w niezwykle brutalne zabójstwo. Skalę obrażeń kobiety wykazała późniejsza sekcja zwłok. Na twarzy sińce i wybroczyny. Złamanie nasady nosa, rany tłuczone dziąseł i krawędzi języka, wybite dwa zęby. Znaczne przekrwienie głowy, obrzęk mózgu, liczne przebiegnięcia krwawe wokół ust. Bruzda przebiegająca poprzecznie przez szyję wskazuje, że przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie. Takie obrażenia, pomimo całej ich drastyczności, nie były jednak niczym niezwykłym w przypadku ofiar zabójstw. Znacznie dziwniejsze okazało się to, co morderca po sobie zostawił. Na ciele martwej kobiety, zwykłym długopisem, napisał taki oto tekst. Za zdradę. Kapuś czerwony KPN. 18 grudnia 82. Zawarty w tym makabrycznym napisie skrót KPN oznaczał Konfederację Polski Niepodległej. Założone w roku 79 ugrupowanie polityczne o charakterze antykomunistycznym, w którego skład wchodziło kilka tysięcy ówczesnych opozycjonistów. Wtedy od ponad roku w Polsce trwał stan wojenny. Zakończy się on dopiero pół roku później. Zbrodnie z ulicy Gorkiego początkowo uznano więc za zabójstwo polityczne. Całą sprawą natychmiast zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. Tym bardziej, że ofiarą okazała się być 26-letnia Barbara K., córka majora milicji, będącego szefem Wydziału Dochodzeniowego Komendy Wojewódzkiej Milicji w Szczecinie. Władze założyły, że polityczne podziemie zaczęło wykonywać wyroki śmierci na szczecińskich tajnych współpracownikach SB. Napis na ciele ofiary spowodował, że do zakrojonego na szeroką skalę śledztwa włączyli się agenci komunistyczni. Milicjanci z Wydziału Kryminalnego usłyszeli, że schwytanie zabójcy mają traktować priorytetowo. Sprawa była traktowana przez naszych przełożonych bardzo prestiżowo, ponieważ zamordowaną była córka majora milicji i dlatego bardzo szybko powołano grupę operacyjną. W dość dużym składzie, jak na tamte czasy. Mieliśmy zielone światło na wszelkie możliwe działania i bardzo dużą samodzielność. Jednak już po kilku dniach wersja o politycznym motywie zbrodni szybko została porzucona. Okazało się, że ofiara nie miała nic wspólnego ani z SB, ani z prześladowaną przez komunistyczne władze opozycją. Wtedy pojawił się zupełnie nowy kierunek w tym śledztwie. Przeszukanie mieszkania Barbary przyniosło nieoczekiwany zwrot. Na stole, w wazonie, znajdowały się trzy świeże, cięte goździki. Najprawdopodobniej zostawił je sprawca, a to mogło świadczyć o tym, że przyszedł do swojej ofiary z towarzyskimi odwiedzinami. I to potwierdziła sąsiadka Barbary, która zeznała, że w dniu dokonania zbrodni widziała na klatce schodowej nieznanego jej mężczyznę, który trzymał w ręku bukiet kwiatów. Zapytany przez nią o to, na kogo czeka, odpowiedział, że na bliską znajomą spod trzynastki. Zdaniem świadka, człowiek ten czekał na Beatę kilka godzin. Ważniejsze okazało się jednak inne znalezisko. W kuchennym zlewie stała szklanka z niedopitym czajem. Tak w gwarze więziennej nazywa się bardzo mocną herbatę pitą przez osadzonych w celu odurzenia. A więc nieznany sąsiadce gość nie tylko przyniósł kwiaty, ale poprosił również o ten specyficzny napój. Milicjanci zaczęli podejrzewać, że zabójcą mógł być jakiś więzień, który opuścił zakład karny krótko przed dokonaniem morderstwa. Ten trop stał się jeszcze bardziej prawdopodobny, gdy prześwietlono życie prywatne ofiary. Kobieta była w związku z niejakim Edmundem, mężczyzną, który w chwili dokonania zbrodni siedział w goleniowskim więzieniu za spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym.
Barbara pisała do niego listy i regularnie go odwiedzała. Znane są w historii kryminalistyki tragiczne wypadki, kiedy niewierna narzeczona jakiegoś więźnia za swoją zdradę została ukarana śmiercią. Niekiedy sprawcą okazywał się być sam zazdrosny więzień. Zdarzało się też i tak, że zamknięty w celi nie mógł dokonać aktu zemsty osobiście i wtedy w jego imieniu sprawcą stawał się wysłany przez niego zabójca. No najczęściej był to zaprzyjaźniony z nim inny osadzony, który akurat wtedy opuścił więzienie. Milicjanci zastanawiali się, czy w tym przypadku nie mogło być podobnie. Postanowili to sprawdzić. Na podstawie zeznań sąsiadki sporządzono portret pamięciowy mężczyzny z goździkami. Śledczy odwiedzili zakład karny w Goleniowie. Jeden z wychowawców oświadczył, że człowiek z tego portretu pamięciowego przypomina mu jednego z byłych więźniów, który swój wyrok odsiadywał na tym samym oddziale, co chłopak zamordowanej Barbary. Wyszedł on na wolność kilka tygodni przed dokonaniem zabójstwa. Milicjanci poprosili więc o akta osobowe tego człowieka. 34-letni Antoni Kosidło był starym wyrokowcem i recydywistą. Od 1967 roku był 5-krotnie skazywany na karę więzienia. Łącznie w zamknięciu spędził blisko 17 lat, czyli aż połowę swojego życia. Spośród innych więźniów wyróżniał się tym, że pokryty był niemal całkowicie tatuażami. Od stóp do głowy. A w tamtych czasach, no to było bardzo rzadkim zjawiskiem. Co więcej, Kosidło należał do tak zwanych więźniów grypsujących, z czego był bardzo dumny. Jak wynika z akt osobowych więźnia, w czasie jego pobytu w zakładach karnych, Antoni Kosidło był niezdyscyplinowany jako aktywny uczestnik tak zwanego drugiego życia więziennego. Uznawał zasady prawidłowej grypsery, przez co odmawiał wykonywania zleconych mu prac oraz sprawiał problemy wychowawcze. Choć podejrzewano, że mógł on dokonać zabójstwa w Szczecinie, śledczy nie mieli żadnych dowodów, które mogłyby pozwolić go aresztować. Postanowili z nim jednak porozmawiać i być może nakłonić go w jakiś sposób do tego, aby się przyznał, jeżeli to rzeczywiście był on. W tym celu milicjanci musieli pojechać do Puław. To była miejscowość w ówczesnym województwie lubelskim i stamtąd pochodził Antoni Kosidło. I według ustaleń śledczych pracował tam jako palacz w jednym z zakładów pracy. Pojawiło się jednak pytanie, jak nakłonić do rozmowy zatwardziałego kryminalistę, który należał do tak zwanej więziennej grypsery. Tacy ludzie mają zazwyczaj jedną najważniejszą zasadę. Nigdy nie rozmawiać z glinami. Milicjanci wiedzieli, że taki właśnie jest ich podejrzany. Z własnej woli na pewno nic im nie powie, a jeśli go aresztują, być może będzie bardziej skłonny do rozmowy. Ale trzeba było go zatrzymać. Milicjanci wpadli na pewien pomysł. Pojechaliśmy tam, żeby sprowadzić go na komendę. Planowaliśmy zatrzymać go pod jakimś zmyślonym pretekstem, związanym z jakąś miejscową sprawą. Liczyliśmy na to, że jeśli oskarżymy go o cokolwiek, to złamie swoją więzienną zasadę i pogada z nami. W tamtejszym komisariacie zapytaliśmy, czy mają jakieś niewykryte przestępstwa, które moglibyśmy wykorzystać jako pretekst do aresztowania. Mieli dwa niewyjaśnione, świeże gwałty. Postanowiliśmy udawać milicjantów z Lublina, aby zatrzymać go pod tym właśnie pretekstem. Antoni został aresztowany w kotłowni, w której pracował. Plan milicjantów był prosty. Oskarżą go o dokonanie dwóch gwałtów. On się nie przyzna, a oni go przeproszą i będą udawać przyjaznych milicjantów. Liczono na to, że Kosidło, wiedząc, że milicjanci nic na niego nie mają, to zacznie z nimi luźniej rozmawiać. No i może chlapnie coś, co pozwoli powiązać go z zabójstwem 26-latki. A jeśli nie, to przynajmniej będą mieli możliwość przewiezienia go do Szczecina, nawet wbrew jego własnej woli. W końcu były to czasy, kiedy milicjanci mogli sobie na wiele pozwolić w kontaktach z osobami aresztowanymi. W Lublinie od samego początku wszystko szło zgodnie z planem. Jak na członka więziennej grypsery, Antoni był wyjątkowo gadatliwy. Zapytany o rodzinę, chętnie opowiadał o swoim 12-letnim dziecku i byłej żonie, z którą był rozwiedziony.
o szkole, w której był najgorszym uczniem, o licznych kradzieżach, których dokonywał jako nastolatek. Gdy tylko temat zszedł na dwa niewyjaśnione gwałty z Puław, ku ogromnemu zaskoczeniu szczecińskich milicjantów, Kosidło do popełnienia tych zbrodni się przyznał. O tym nieoczekiwanym zwrocie akcji natychmiast powiadomiono miejscowego prokuratora. Na komisariat sprowadzono także dwie ofiary, które od razu rozpoznały nieuchwytnego dotąd gwałciciela. Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych czynności prokuratorskich, milicjanci otrzymali zgodę na pożyczenie sobie aresztowanego i przewiezienie go do Szczecina. Mieli nadzieję, że sąsiadka Barbary rozpozna w nim człowieka z kwiatami, którego widziała na klatce schodowej w dniu zabójstwa. W czasie milicyjnej misji w Puławach w Szczecinie pojawiły się pierwsze dowody łączące gry psującego kryminalistę z ofiarą zabójstwa w kamienicy przy ulicy Gorkiego. Odciski palców pobrane ze szklanki z niedopitym czajem pasowały do tych z akt osobowych Kosidły. Może nie świadczyły one o tym, że był mordercą, ale dowodziły, że był w mieszkaniu ofiary przed jej śmiercią. Okazało się, że Antoni Kosidło był więźniem, który podczas swoich odsiadek bardzo dużo pisał. I nie mam tu na myśli jakiejś autobiografii spisywanej ukradkiem na papierze toaletowym czy więziennej poezji niskich lotów. Notorycznie pisał więzienne podania i wnioski. W jego aktach osobowych znaleziono kilkanaście różnego rodzaju pism, które były adresowane m.in. do naczelnika więzienia, do izby chorych czy do sądu. Wszystkie te dokumenty trafiły na biurko eksperta. Biegły po zbadaniu charakteru pisma podejrzanego nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie osoba pisząca więzienne podania i wnioski wykonała tajemniczy napis na ciele martwej kobiety spod trzynastki. Już na pierwszym przesłuchaniu w szczecińskim areszcie śledczym Kosidło przyznał się do zamordowania Barbary K. Pomimo przynależności do więziennej subkultury, bardzo chętnie opowiedział milicjantom o najdrobniejszych szczegółach swojej zbrodni. Wszystko zaczęło się w czasie, gdy odbywał karę w goleniowskim więzieniu. Tam zaprzyjaźnił się z innym więźniem, Edmundem. Był to chłopak Barbary. Współosadzony opowiadał mu o swojej bliskiej relacji z tą kobietą. Pokazywał Antoniemu zdjęcia i miłosne listy, jakie od niej często dostawał. Narzeczona Edmunda bardzo się Antoniemu podobała. Często marzył, aby zająć miejsce swojego więziennego przyjaciela. Tym bardziej, że Edmund na każdym kroku podkreślał, że Barbara, choć związana z nim, tak naprawdę była wolna i niezależna. Antoni często widywał tę kobietę z okna swojej celi, gdy przechodziła przez więzienne podwórze, gdy chodziła na widzenia z Edmundem. Pewnego dnia postanowił zrobić na niej wrażenie. Zaczepił ją, krzycząc w jej stronę miłosne wyznanie, używając do tego więziennej gwary. Barbara natychmiast odpowiedziała mu tym samym językiem, jednak w sposób wyjątkowo obraźliwy. To słowo, jakim określiła wytatuowanego adoratora za zakratowanego okna, sprawiło, że słyszący to inni więźniowie zaczęli się z niego głośno śmiać. Kosidło wpadł w szał. Jeszcze nigdy nie poczuł się w więzieniu tak bardzo publicznie znieważony. To właśnie wtedy obiecał sobie, że przy pierwszej możliwej okazji dokona zemsty. Cierpliwie czekał na dzień, kiedy w końcu opuści zakład karny. W tym czasie wszystko drobiazgowo planował. Zapamiętał też adres zamieszkania Barbary, który widział na listach, które pokazywał mu Edmund. Goleniowskie więzienie opuścił 23 listopada 1982 roku. Swoje pierwsze kroki od razu skierował na dworzec, skąd dojechał do Szczecina. Zemsta nie mogła przecież czekać. Tamtego dnia Kosidło miał jednak pecha, ponieważ na dworcu głównym w Szczecinie został zatrzymany do kontroli przez patrol milicji. Choć po wylegitymowaniu puszczono go wolno, wystraszył się. Wydawało mu się, że milicjanci śledzą go i tylko czekają na pretekst do aresztowania. Zrezygnował ze swoich planów i wrócił do rodzinnych Puław. Tam podjął pracę jako palacz.
ale nie mógł zapomnieć o tym upokorzeniu, jakie doświadczył ze strony tej kobiety. Niespełna 2 miesiące później poczuł, że dłużej nie może już czekać. Wieczorem 11 stycznia 1983 roku Kosidło nie pojawił się w pracy. Zamiast do kotłowni poszedł na dworzec kolejowy. Stamtąd, po kupieniu kilku bandaży, odjechał do Szczecina. Na miejsce dotarł następnego ranka w towarzystwie dawnego kolegi z więziennej celi, którego spotkał w pociągu. Zanim się rozdzielili, wypili jeszcze po kilka piw w jednej ze szczecińskich pijalni. Następnym przystankiem na drodze krwawej zemsty Kosidły była kwiaciarnia. Kupił 3 cięte goździki. Czerwone, bo Edmund powiedział mu kiedyś, że to jej ulubiony kolor. Kwiaty miały nadać jego wizycie wszelkie pozory serdeczności. Około południa pojawił się przed kamienicą na ulicy Gorkiego 32. Wszedł do środka. Chwilę później zadzwonił do drzwi oznaczonych numerem 13. W mieszkaniu nie było jednak nikogo. Kosidło nie miał najmniejszego zamiaru rezygnować. Postanowił poczekać. Był przecież cierpliwy. Nic tak nie uczy cierpliwości, jak 17 lat spędzonych w różnych więzieniach. 5 długich godzin stał na klatce schodowej. Zapytany przez jedną z mieszkanek, kim jest i na kogo czeka, odpowiedział, że przyjechał z daleka w odwiedziny do znajomej spod 13. Wtedy dowiedział się, że Barbara zazwyczaj wraca z pracy około 17. Kosidło spojrzał na zegarek i uśmiechnął się pod nosem. Zostało mu jeszcze kilka minut. 26-latka pojawiła się punktualnie. I wtedy okazało się, że Kosidło nie przewidział wszystkiego. Kobieta wróciła do domu z 5-letnim synkiem. Edmund nigdy nie mówił mu o dziecku. Przez chwilę Antoni zastanawiał się, dlaczego. Może to nie było jego dziecko. Może nie wiedział o istnieniu tego chłopaka. Co powinien z nim teraz zrobić? Przecież nie chciał robić mu krzywdy, ten dzieciak nic mu nie zrobił. To nie o niego mu chodziło. Po chwili wszystkie te pytania i wątpliwości zeszło jednak na dalszy plan. Zemsta, tylko to się dla niego liczyło. Ona go tutaj sprowadziła. Podszedł do niej, gdy otwierała drzwi. Grzecznie się przywitał i przedstawił. Powiedział, że przysyła go Edmund, że ma od niego bardzo ważną wiadomość do przekazania, że w tym celu przyjechał z bardzo daleka i chętnie by się czegoś napił. Barbara zaprosiła go do mieszkania. Zaproponowała posiłek. Na stole postawiła butelkę rozcieńczonego spirytusu i 2 kieliszki. Gość z Puław do obiadu poprosił o czaj. I nie musiał kobiecie tłumaczyć, czym jest ten napój i jak się go przyrządza. Następnie 2 godziny spędzili w miłej atmosferze. Coraz bardziej odurzony zarówno czajem, jak i wypitym spirytusem Kosidło zaproponował Barbarze odbycie stosunku. I choć spotkał się ze stanowczą odmową, zachował spokój i nie dał po sobie poznać, że się wściekł. Dopiero gdy kobieta wspomniała, że niedługo będzie musiała wyjść do swoich rodziców, wiedział, że oto właśnie wybiła dla niego długo wyczekiwana godzina zemsty. Wstał od stołu i ze spokojem zdradził prawdziwy powód swojej wizyty. Przypomniał sytuację z więziennego dziedzińca i to straszne słowo, które wykrzyczała w jego stronę. Słowo, którego nigdy nie zapomniał i którego nie mógł jej darować. Kiedy przerażona kobieta poderwała się z krzesła, zaczął ją bić po głowie i twarzy. Uderzał kantem dłoni z taką siłą, że Barbara upadła na tapczan. Jej syn, gdy to wszystko zobaczył, zaczął płakać. Kosidło uderzył wtedy chłopca, a następnie związał go i zakneblował mu usta bandażem. Gdy kobieta próbowała podnieść się z tapczanu, ponownie zaczął ją bić. Osłabioną i pobitą zakneblował, rozebrał do naga, związał bandażem i zgwałcił, a po tym wszystkim udusił. Po umyciu się, zapaleniu papierosa i krótkim odpoczynku, Kosidło doszedł do wniosku, że kobieta nie żyje. Wtedy wyjął z jej ust knebel i rozciął bandaż, którym była związana. Później zmył z podłogi plamy krwi.
Na ciele martwej kobiety napisał długopisem wiadomość mającą skierować milicję na fałszywy trop. Następnie ubrał się. Zanim wyszedł z mieszkania, zapalił płomień w bojlerze łazienkowym. Odkręcił też wszystkie cztery palniki w kuchence gazowej. Liczył na to, że z odpowiednim opóźnieniem dojdzie w mieszkaniu do wybuchu gazu i tym samym spowoduje zniszczenie wszystkich ewentualnych dowodów i śladów. Wychodząc, zabrał ze sobą jeszcze kilka wartościowych przedmiotów, trochę gotówki i kilkanaście paczek papierosów. Taki złodziejski odruch, którego nigdy się nie wyzbył. Nie chciał wracać do domu z pustymi rękami. U dziecka Barbary rozpoznano zatrucie gazem. Stan chłopca był ciężki. Natychmiast poddany został intensywnej terapii. Na szczęście zakończyła się ona pełnym sukcesem. Tydzień później chłopiec został wypisany ze szpitala w stanie dobrym. Trafił pod opiekę swojej babci. Po powrocie do Puław Kosidło był pewny, że milicja nigdy nie trafi na jego ślad. Popełnił przecież zbrodnię doskonałą. Nie wiedział, co prawda, czy ostatecznie w mieszkaniu Barbary doszło do wybuchu gazu, a nawet jeśli nie, to był przekonany, że pozostawiony przez niego napis na ciele spowodował, że milicja poszukiwała mściciela zabójcy wśród miejscowych opozycjonistów. Jej ojciec był przecież oficerem milicji, więc na pewno miał wielu wrogów. Po przyznaniu się Antoniego Kosidły do popełnienia zabójstwa, sporządzenie aktu oskarżenia było tylko formalnością. Dołączono do niego również dwa gwałty, których dopuścił się w Puławach niespełna 3 tygodnie po wizycie w Szczecinie. Dodatkowo oskarżono go o kradzież mienia i pieniędzy należących do zmarłej. Całość zamykał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa wybuchu gazu, które zagrażało zdrowiu lub życiu kilkunastu rodzin zamieszkujących kamienicę. Kosidle przydzielono obrońcę z urzędu. Młodego i niedoświadczonego adwokata. Po przeciwnej stronie stanęła bardzo doświadczona pani prokurator. W trakcie procesu na sali rozpraw oskarżony podtrzymał swoje przyznanie się do winy. Stwierdził, że zabił Barbarę, ponieważ kobieta obraziła go i znieważyła, używając słowa, którego nie mógł jej darować. Nie chciał jednak powtórzyć tego, co dokładnie powiedziała do niego kobieta. Pytano o to przez swojego obrońcę, wielokrotnie odmawiał udzielenia tej odpowiedzi. Młody obrońca chciał uratować swojego klienta przed karą śmierci. Liczył na to, że okolicznością łagodzącą będzie tak zwane zaleganie afektu, czyli afekt długotrwały, polegający na długim rozpamiętywaniu urazy i poczucia doznanej krzywdy. Aby zaprezentować w sądzie stan emocjonalny swojego klienta na słowa zamordowanej, obrońca zdecydował publicznie zdradzić to najgorsze słowo, jakie Kosidło usłyszał pod swoim adresem. Do zalegania afektu pasowało między innymi to, że mój klient nie chciał nikomu zdradzić, czym obraziła go ofiara. A była to obraza, która nim wstrząsnęła. W sądzie zapytałem go więc wprost, czy nazwała go cwelem. Wtedy dostał prawdziwego szału i nawet rzucił się w moim kierunku, a siedział za mną dobre pół metra. Musiałem lekko odskoczyć w bok. Takie zagranie młodego obrońcy niewiele pomogło. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że zabójstwo dokonane przez Antoniego nie miało żadnego związku z zaleganiem afektu. Morderca nie działał w stanie silnego wzburzenia, o czym świadczyć miały próby zacierania przez niego śladów. Nie stwierdzono, aby oskarżony działał głównie pod wpływem emocji. W oparciu o analizę akt sprawy i okoliczności czynu należy przyjąć, że czyn miał charakter przygotowany, przemyślany i konsekwentnie doprowadzony do końca. Na jego przebieg mogły mieć oczywiście wpływ emocje, ale nie miały one charakteru afektu fizjologicznego w rozumieniu prawnym. Proces trwał tylko miesiąc. Antoni Kosidło został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd nie dopatrzył się absolutnie żadnych okoliczności łagodzących. Nie dostrzeżono również jakichkolwiek szans na potencjalną resocjalizację. Uznano, że jedyną słuszną i sprawiedliwą karą będzie całkowite wyeliminowanie Kosidły ze społeczeństwa. I 13 grudnia 1983 roku zabójca Barbary usłyszał wyrok. Kara śmierci przez powieszenie.
Dodatkowo pozbawienie praw obywatelskich na zawsze. Zdaniem sądu tylko taki wyrok mógł spełnić swój cel w zakresie poczucia sprawiedliwości oraz społecznego oddziaływania. Na koniec rozprawy sędzia podkreślił, że wymierzenie oskarżonemu łagodniejszej kary niewątpliwie spotkałoby się z wielką dezaprobatą społeczną. Obrońca skazanego próbował jeszcze złożyć apelację, ale bezskutecznie. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok śmierci. 10 lipca 1984 roku Antoni Kosidło został powieszony w areszcie śledczym w Poznaniu. Krótko przed swoją śmiercią, w ostatnim życzeniu, Kosidło poprosił tylko o szklankę wina. Wypił ją duszkiem, a następnie wyprostował się i ze spokojem w głosie stwierdził, że jest gotowy. Chwilę później został stracony. Odcinek powstał na podstawie uzasadnienia wyroku i opinii sądowo-psychiatrycznej sprawy Antoniego Kosidły. Wykorzystane zostały również informacje opublikowane w Gazecie Wyborczej oraz w programie Archiwum Zbrodni, zrealizowanym przez Telewizję Polską. Ten materiał powstał przy współpracy z Empik Go.